Cześć. Wiedziałem, że da się go tymi, co tam dostaliśmy na początku, dać mu. Teraz moją oficjalnym petem, dobra. Tak, to mój środek. Chciałem zrobić farmę mobów, bo potrzebujemy enderpery. Dobra, powiedzmy, że 28 kratek. Chyba coś takiego jest, że się respią. Tu se klikam, tu jest 28. No i teraz te strony trzeba przygotować, takie pomieszczonko. No i coś takiego by było wtedy. Dobra, i teraz, że to działało, chyba muszę tu zakryć wszystko u góry. Tak, respi się już ciemność tam. O, oficjalna ciemność. To coś. Działa. Wiadomo, jak działa. No i teraz robimy pełny zestaw tych. Tak. Potrzebujemy 9. Teraz, jeżeli mamy 9 tych, potrzebujemy 9 tych. 8 takich. To sobie weźmie pustą ręką. Dobra, i zobaczmy. Chyba da się to zrobić większe, ale na razie zostawimy 9. 9 na 9. To może zostać. I tak, potrzebujemy gravela. No i popatrz. Czyli mogę jeszcze tutaj dołożyć 6. Ale to potem. No i teraz mam giga szybsze wsiewowanie, nie? Bo tamto, co obecnie mam, pozwala nam przesiewać 7 czy 9, ale efektywność jest 7. A teraz przesiewamy też 9, ale efektywność jest 9. Wiesz, o co chodzi. Gdzie jest moje wiadro? Potrzebujemy wziąć stąd lawkę. Tu cały czas musi chodzić. Generalnie przydałoby się zrobić jakoś tak, żeby było cały czas lawy. To sobie możemy przerobić. Wdupcyć tu. No i działa. To fajnie działa. Powoli trzeba myśleć w stronę automatyzacji tego. Ale tak, żeby wykopać tu większą dziurę, będziemy potrzebować trochę tych. Zrobimy sobie młot z tego. A dobra, tu już mam. To nie będę brał więcej. I idziemy do stencil table'a. Potrzebujemy na pewno to. Ok. Teraz potrzebujemy kamień. Idziemy tu, wybieramy hammer, główkę. Co taki hammer potrzebuje do swojej budowy? Krzyżyk i patyk. Czyli wyjmujemy to, wybieramy to. Patyk. Elegancko. Teraz budujemy hammer. I on, wiem, że działa tak jak ten hammer, ale czy działa tak? Nie działa. Myślałem, że kopię 5 na 5, ale 3 na 3. Ale to chyba te hammery tak robią. Dobra, patyki są. Robimy sobie Iron Hammer i on już kopie na pewno 5 na 5, czy na 3, przepraszam. Mamy teraz trochę więcej miejsca. Sprawdźmy ten hammer. Czy on faktycznie tak działa? Tak. Ale jeszcze lepsze sprawdzenie tego młota idzie, jeżeli zrobimy tak. Czy jest w stanie niszczyć skompresowane bloki? Niestety nie. Więc będziemy musieli robić, czyli bezużyteczny jest ten młot. Generator kobla mogę zrobić. Już oficjalnie. Ale to by się przydało jeszcze pan wiadro. Gdzie ja wykraftuję? Dobra, i tak. Jedno wiadro tego, drugie wiadro tego. Jakoś tak szło, nie? Pyk, pyk, pyk i pyk. No i pyk. Mamy generator kobla, prawdziwy. Na przykład weźmiemy sobie tą skrzynkę. Tu będzie nasz cały system. Więc myślę, że możemy zrobić tak. Działa elegancko. To mogę sobie przesiać trochę, bo będziemy potrzebować dużo tego żelaza. A jeszcze zanim to będę przesiewał, zrobię faktycznie więcej. Ile ich mogę zrobić? Skoro jak wkładam tu, działa w tę stronę. Tu jeszcze dopchać 6. Tylko problem będzie z tym, żeby zdobyć enderperły w jakiś sposób, bo to enderperły takie coś jak... Po co mi enderperły? Enderperły są mi, że zrobić ten item conduit. Chyba to jest to, co się tak fajnie łączy. Wiesz, item conduit, energy conduit i one w jednym bloku idą i to jest bardzo fajne. Takie energy conduity, no to będziemy też robić. Potrzebujemy iron ingotu takiego.
Redstone i Molten Iron. Destabilizuj Redstone. Wystarczy stopić Redstone. No to jest do zrobienia. Tylko tu jest większy problem z tym. Żeby zrobić ten Iron, potrzebujemy wylać to. Żeby to zrobić, potrzebujemy Resonant Ender. A Resonant Ender się robi z Ender Perły. Możemy mieć postawić naszą podstawową fabrykę. Coś takiego i teraz według teorii mamy 15 naraz. Więc jest to chyba najbardziej efektywny sposób. Palmy sobie to. Nie wiem, czy to się podwaja, czy nie. Bo jeżeli tak, to bardzo fajnie. O, mam jakieś pierwsze zbiory. Poproszę. Tu dopychamy marchewką, ziemniakiem. No i niech sobie rośnie dalej, kolega. A my zobaczmy, czy tu się coś respi. O, respi. Bo wydaje mi się, że będzie to trzeba przerobić, żebym ja mógł bez problemu sobie, wiesz, wyskakiwać, coś takiego. Panie kolego. Czekaj. Że teraz mnie nie trafi? Zostaw. Bandyto. Przejść przytulony przy ściance. Kiedy mnie nie trafia. No, co za szczur. Bo jest niepoczytalny. No i zobaczmy, czy tu mnie może sięgnąć? Nie może. Dobra, może. No. Mogę wszystko sobie zdropić z niego, więc fajno. Działa wszystko. Jak się robi flint mesha? R. Okay, potrzebujemy 6 na 1, a my potrzebujemy 15, czyli 15 razy 6. 90 flinta potrzeba. Da się, jeszcze gravela. Zróbmy sobie trochę tych młotków. Dobra, mamy 3 kompreśnięte młotki. Trochę kompreśniętego kobla. Pyk, 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 pyk. Pyk. 40. No i walimy, nie? Pyk. Piękne. Kobla, czy tego nie przetwarzamy? Tu mamy 21 tego, mamy tego. Dobra, mamy wystarczająco tego, żeby ulepszyć mesh. A co nam da ulepszony mesh? String mesh, inaczej. O. No zobaczmy, na przykład z tego będziemy przesiewać głównie chyba gravel. W najszybszy sposób. No i zobaczmy, iron, no to mamy 30%, 6 jakichś ciekawszych rzeczy, a na lintowym mamy tu 40, no większe szanse dropu. Generalnie jest bardzo spoko. No i też chyba z wysokością tieru mesha zwiększa nam się takie rzeczy jak właśnie, jak dropy. Więc warto to ulepszyć. Ulepszymy na flint. No i teraz pyk, pyk, pyk i pyk. 6. No trochę za dużo tego flintu, ale mamy bonus 9 flinta. No i teraz jeszcze trzeba nabić się ciastkiem. Dobijamy. Idziemy siać. Dobra, przesiałem te 4 staki flinta, co mieliśmy i zobaczmy, jakie mamy efekty. Są lepsze. No trochę flinta się flint się odzyskał. Węgiel się dobił. No i co tam mamy? Tuky, 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 tuky. Te malutkie można odłożyć. Mamy 29 węgla, trochę w ołowiu, trochę ośmium, no i trochę innych fajnych rzeczy. Dobra, tego na razie nie będziemy przypalać. Iron jak najbardziej. Iron dusimy, jak się tylko da. I gdy już mamy sporo ironu, możemy zrobić to coś. Potrzebujemy glass pane. O, właśnie, zapomniałbym. Odbiór questu jest ważny. Void metal ingot. Co to? Nie wiem. Chcemy to. Poproszę. Potrzebujemy zrobić tak. Auto siewę. I wystarczy pyk. No i mamy, nie? O. No mesh. Trzeba oczywiście napić mesha i dać mu prądu. Więc o, na razie niech tu stoi, bo nie mamy prądu. Trzeba zrobić prąd. Prąd. Nie tak się sprawdza prąd. Jeszcze kliknąłem sobie print screena. Prąd się robi jakimś generatorem. Czy to akceptuje każdy cobblestone? Tak. Dobra, zróbmy ten survivor generator.
Ale zróbmy jeszcze jednego meszka i teraz tak. No i mamy Iron Meszka. Tu wkładamy to, ale pan Survival Generator potrzebuje jeszcze trochę tego. Będzie potrzebował piec. Pewnie węgiel. No i zobaczmy. Czy może z drugiej strony? Nabijasz prądem? Nabija. Nie wiadomo jaka konsumpcja, ale wiadomo, że potrzebuje trochę za dużo zrobiłem, ale to się nic nie dzieje, bo sobie to przesiejemy na własną rękę. Bierzemy tego, walimy mu gravla. Okej. To będzie działać, nie tylko wolniej, bo ten generator nie generuje tyle prądu, ile potrzebuje ta maszyna, ale zobaczmy, jaki jest efekt. Świetny. No i ona tam działa. Spokojnie da się to zautomatyzować. Będziemy to robić. A cały czas nie będę przesiał, więc to tam jakiś plusik zawsze coś tam zawsze da, nie? No i chodźmy tam. Tam trochę już entity widzę. Oho. Szkoda, że nie ma tego entity, którego bym chciał najbardziej. Łe. Proszę. Zależy mi oczywiście na Endermanu. Czy da się zrobić drop? No jest drop of evil. Może zrobimy mycelium? Mycelium. O, dobra. Mycelium seeds. Dobra. Potrzebujemy zdobyć Spider Eye'a. Będziemy mogli zrobić Witchwater. Co nam da questa. I autosiew zrobiony. No jakieś kapasitory, nie? Compacting Drawer. To będzie fajne. Już ci pokazuję dlaczego. Nie jest ciężko. Trzeba trochę pistonów. Dwie takie. Cztery pistony. O! Wymagający. I wrzucimy 16. No potrzebujemy niestety stone'a. Niestety, bo trzeba czekać. W tym czasie wiadomo, trzeba dopchać węgla. Kobla. Dobra, mam 10 tego kobla. Lepszego, czyli stone'a. I mamy compacting drawer. Jak to działa? Pyk. No, postawimy sobie tu. Myślę, że to jest idealne miejsce, żeby trzymać żelazo. Bo spójrz, co sobie tu nie wrzucimy, możemy wyciągnąć takie coś, jak nawet będzie potrzebne i takie. No, automatycznie na to kompaktuje. Też myślę, że można tam trzymać iron piece. Te kawałki ironu. Nie jest to aż tak efektowne jak to. To na 3, ale to na 2 jest też git. Mamy wszystko elegancko pokazane. A Witchwater można użyć elegancko do stworzenia sobie Nether Skeleta, czyli Withera, nie? Wither Skeletona, nie Withera. Pogadam. Jest to fajne, żeby potem zrobić fajną fabrykę. Nie podoba mi się. Ale czy mamy coś takiego jak IP? Są jakieś pipy, ale potrzeba tak. Fluid. Jakiegoś rodzaju fluid transporter. Jakąś rurę nam trzeba. Jest tu cyclic? Jest. Więc w cyclicu są fajne rury. Właśnie taka. Pan dropper. Mamy dodane. Robimy pana droppera. Jeden. Pan złoto. No i robimy to, co chcemy. Mamy to, a żeby w pełni zrobić to, co chcę, to potrzebujemy drum. Nie jest to ciężkie, tylko wymaga sporo żelaza. My znowu mamy okrutny syf. Dobra, wszystko byle jak leci. Pyk, pyk. No i git. Wezmę tyle. Nie wiem, czy wystarczy tego żelaza, ale tak. Potrzebujemy cauldron. Dwa pressure plate'y. No i mamy naszego druma. Prawie dwa bloki żelaza i to coś będzie nam potrzebne. Okej, to się akurat zapełni, więc fajnie. Kolegę będziemy chyba przenosić stąd do naszego centrum operacyjnego, żeby robić sobie już tak powoli. Gdzie on by stał? No, powiedzmy, że tu. Myślę, że to dobre miejsce dla niego. Dobra, dzięki. Oj, patrz. To ma rate razy jeden. Będziemy tego rate'a oczywiście zwiększać.
sposób lawowy. Raid razy 3. Nie no, imbecil. To musi być tak. Myślałem, że będzie razy 5 raid, ale jest razy 3. Fluid Extractor teraz chyba wszystko działa. O! Wszystko transportuje się do beczki. Elegancko. Jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić, bo mam jeden hopper. Czy to się da stawić tak? No i dopycha, dociska, nie? Więc cały czas już będziemy mieć lawę. Jeśli cały czas, no. Niewielkich ilościach, bo niewielkich. Ale to się cały czas będzie generować, nie? Więc wiesz. Tak zwany efekt grosz do grosza. Znany efekt ród Izraelczyków. Też można dopchać, by robota cały czas szła. Fajnie zrobiłem tu zasób tego, że sobie kliknąć shifta. Jaki to ma limit? 256 wiader wejdzie do takiej beczki. Więc jak na moje, bardzo fajnie. Tu mam oczywiście nieskończoność wody, to nie potrzebuję czegoś takiego robić. Nic się nie zrespiwa. Na minimapie oczywiście patrzę, nie wiem jak ją zmniejszyć. O kurde. Dobra, usuń to. Ciekawostka. No na pewno się to przyda. Jak klikniemy sobie P, możemy ustawić to na górze. Fajne. Jak usunąć te waypointy? Clear set. O! Wydupcałem wszystkie elegancko, a jak kliknę sobie Z, to mogę sobie powiększyć i widzimy tam takie trzy kropki. No i to są ziomy, nie? Czy ziomy? Dwa ziomy. Dobra, jeszcze możemy zrobić sobie to coś. Upgrade'ik tak zwany. Blanket. Blanket, bo blanket. Ale zawsze coś tam da. Czy to potrzebowało tak? Czy coś więcej? Więcej patyków. Coś takiego. Teraz to tu i mamy upgrade. Fajnie. Cagmil. Fajno. Storage upgrade numer 1. Obsidian. Poczekaj, bo możemy łatwo zrobić obsidian. Daj mi wiadro. Łatwo? Dobra, łatwo. Patrz. Pyk. Sobie wyciągamy. Już się narobiło? Dobra, narobiło się. Na wierzch. Wyciągamy, dobra. Mam już drugi upgrade. Dobra, pokaż jak to się robi. R. Tak, tak. No i to jest tier 1, a tier 2? Tak, tak. Dobra, to od razu możemy zrobić tier 1 i tier 2. Tak, tu i tu. Tu. Oj, pierwsze ten. Nie wiem, czy działa wstecz. Ale prawo nie działa wstecz. Mam upgrade tier 1. Rewardzik. Rewardzik. O, już mogę robić wszystkie następne. Czemu mogę odebrać? O, proszę. Dobra, jaka jest na to szansa, że ja dostanę akurat to, co mi... To dwa razy? No tak, no musiało tak być. Okej. Ciekawe. O, kolejny ten. Ale to jest chyba kolejny tier, nie? Czekaj, to idzie tu.